Witamy serdecznie, akwarystyka rodzinna. Dzisiaj pożegnanie ze 100-litrowym akwarium. Tak. W którym, jak widać, zakupiliśmy ziemiojady, żeby się z nami zapoznały. Wypłynęły, żeby się pożegnać. Wypłynęły, tak. Musieliśmy czekać chyba z 10 minut, bo to są dzikie rybki. Nie są hodowlane, tylko dzikie. Są już z nami ponad tydzień. No i mają się fajnie, kolorków nabrały, jedzą właściwie bardzo chętnie. Mają tutaj taką wysepkę z piasku, sobie chętnie tam grzebią w tym piasku. Zakupiliśmy te rybki też w Aquatropicanie, piękne są. No i są przygotowywane do naszej 400, nie? Tak, żeby się z nami mogły tutaj zapoznać, my się z nimi zapoznajemy. Wzięliśmy sobie dwie odmiany, wzięliśmy sobie Acarichthysa hekeli, cztery rybki. Najmniejsze wybieraliśmy okazy, nie? Takie, żeby się nacieszyć, jak one rosną. I Geophagusy altifronsy sobie wzięliśmy. Także mamy dwie odmiany. Altifronsów jest 6, hekeli jest 4 sztuki. No i chcemy je właśnie przygotować do tej 400, która na dniach do nas dojedzie w końcu akwarium. Są z nami sobie, fajnie się zachowują, bardzo takie pocieszne, radosne rybki. Na pewno ożywią nam tą 400, nie? Tak. I dodatkowo będzie trochę z paletkami, tak jakby. Julia, poczekaj chwilę, bo się wystraszą i się schowają. Jak te rybki się nazywają? Pamiętasz? Ziemio? Ziemiojady. One jedzą ziemię. Chodź do mamusi tu boczkiem, żeby ich nie wystraszyć, bo one są puchliwe. A powiem jeszcze o piratu. Powiedz o piracie. Jest jedna rybka, która się nazywa... Pirat. Dlaczego? Była taka w sklepie. Tak, była taka w sklepie z jednym oczkiem zasłoniętym. To miało chore? Nie, to nie jest chore. On ma takie... Trochę ma takie mniejszą źrenicę ma, o. To jest ale ładne, ma zdrowe oczko. Najładniejsze, prawda? Pięknie. A to jest dziewczynka, chłopak? Jeszcze nie wiadomo, czy to jest dziewczynka, czy chłopak. Na razie nie podchodź, bo nam się wszystkie schowają. Patrz sobie na nie. Różnica jest właśnie taka między rybkami hodowlanymi, a dzikimi, że zdecydowanie bardziej się płoszą na widok człowieka. Także dla nas jest to nowe doświadczenie. Cieszymy się, że wszystkie zdrowe. No i fajne, no mało popularne w Polsce. Będziemy starali się spopularyzować te rybki. Wymagają dużych akwariów. Opowiemy o nich, jak już będą w 400, nie? Dokładnie. Tak, coś więcej powiemy, jak się zachowują, co lubią, jak je karmić. Wybraliśmy sobie takie gatunki. Artifronsy się przy rozmnażaniu, po złożeniu ikry, pobierają ikrę do pyska i przez około chyba 2 tygodnie, czytałem, opiekują się w ten sposób młodymi. Może uda nam się właśnie, że się podobierają w pary, to wtedy będzie bardzo to ciekawie wyglądało. A hekeli robią inaczej, szukają miejsca, jakieś groty. One budują tunele, jakieś tam dosyć dużo miejsca wymagają, ale no my zrobimy im jakieś takie jaskinki, ze dwie może. No coś i postaram się wykombinować. Były na chwilę, pojadły. Już nie chcą z nami rozmawiać. Nie, one wypływają, jak posiedzimy chwilę, to wtedy widzą, że nic się nie dzieje i nie można, nie lubią gwałtownych ruchów. Nie, one się przyzwyczają do nas z czasem, dopiero są krótko z nami, ale w 400, jak już będą, to na pewno jak się fajnie zaczynamy je karmić, to bardzo fajnie podpływają, rzucają się praktycznie na jedzenie. To są malutkie rybki, one rosną do 20-30 cm, także to będą konkretne ryby. Na razie to są dzieci właściwie. Tak mniej więcej na oko, z tego co widziałem, to powinny mieć około 2 miesięcy te artifronsy. Bardzo młode. Czy mam taką patelnię dużą? One bardzo szybko rosną, patrzyłem, także to na początku lubią dużo jeść i rosną. Też lubią pokrzywę, tak jak dajemy innym rybkom, właściwie wszystkie pokarmy. Coś tam będziemy też przygotowywali dla nich, jakieś własne jedzenie, nie? Żeby... Tak, mamy już takie plany. Na przygotowanie jedzenia dla nich. Czytaliśmy dużo na ich temat, co one tam lubią jeść, w jakich warunkach żyją. Oglądaliśmy właśnie w połączeniu z paletkami, że bardzo fajnie
wyglądają, no i trochę życia więcej w akwarium wtedy, bo paletki są bardzo spokojne, ziemiojady są trochę bardziej żywe, cały czas grzebią w podłożu, lubią, no wiadomo, nazwę ziemiojady. I tak widać, że lubią w stadzie, razem czy się trzymają, tak, razem tak. Wypływają, razem jedzą, widać właśnie, że jak się chowają to wszystkie, jak wypływają też wszystkie. No, jest taka jedna rybka, która jest, widać, zwiadowcą trochę, nie? Jak tak. Jedna wypłynie, to reszta za nią podąża, zaczyna, tak. Podąża. No, bardzo fajne te zachowania są, bardzo, bardzo fajne te rybki, zdecydowanie inne niż do tej pory widzieliśmy. Paletki też miały podobne, nie? Też jest tak, że tylko się przeganiają częściej. Tutaj tego przeganiania aż tak nie widać. Te rybki żyją jak na razie w zgodzie. Bardzo fajnie ze sobą współgrają. Kolory, dopiero one się wybarwią, te malutkie Artichronsy. Hekeli już widać trochę barw, ale to jeszcze nie jest takie tutaj oświetlenie w tej setce, żeby pokazało wszystkie ich walory. Płetwy jeszcze się nie do końca ukształtowały, nie nabrały kolorów. Te rybki mienią się po prostu kolorami tęczy, także warto po prostu sobie zaplanować, jeżeli duże akwarium, to też te rybki wziąć pod uwagę. No, Aquatropicane damy też link. Mamy właśnie świetny sklep u nas, który takie ryby sprowadza. No, głupio było nie skorzystać, nie? Tak, no grzech było nie skorzystać, kupić takich pięknych rybek. No właśnie. Jak widać, z koczarkami się dogadują, z glonojadami się dogadują, więc... No, tutaj tak chwilowo tak, kakadu już nam tutaj zniknęły, nie? Tak, oddaliśmy. Mamy kakadu, poszły sobie do... Zostawiliśmy dwie sztuki, w sumie dwa samce zostały, żeby mieć już gotowe nasze dzieci, także też tak. Nie chcieliśmy wszystkich oddać, chcemy zobaczyć, ile one nam czasu pożyją, tak, żeby sprawdzić sobie, ile żyją kakadu. Samce chcemy, żeby z nami były. Barwniaki szmaragdowe tu są jeszcze, to też zastanowimy się, czy dać je może do tego małego mrocznego. Jest para, która sobie cały czas funkcjonuje, też sobie jak na razie pływają z nimi. Tutaj już filtr Unimax 700 dochodzi, już dojrzewa około chyba 2 albo 3 tygodnie, do 400 się szykuje. Też jest JBL 901, z tego co pamiętam, E901, także tutaj dwa kubły solidne pracują. Na pewno filtracji im nie zabraknie, bo ta filtracja potem przejdzie do 400. Woda zresztą, jak widać, jest bardzo przejrzysta, także tutaj te warunki, testy robię, sprawdzam, czy tutaj nie ma zbyt dużo zabrudzeń, zanieczyszczeń, bo ryby jednak duże, dużo jedzą, dużo wydalają, ale jak na razie jest wszystko pod kontrolą. Na początku zmieniałem im wodę trochę częściej, teraz już rzadziej. Jak widać, woda im musi pasować, wszystkie warunki, bo podobną stworzymy w 400, mniej wiadomo roślin, no bo one będą miały przygotowane akwarium pod kątem, no, piasek, żwirek, nie? Tak. Paletki będą z nimi, więc tam mniej tych roślin. Korzeń mazurski, piasek, żwirek, to będziemy niebawem. Mam nadzieję, że na dniach nam dojedzie to akwarium i już będziemy mogli dla nich szykować. Mniej więcej za miesiąc byśmy je chcieli przełowić. Tyle o tych rybkach i pożegnanie z tym akwarium, tak? No bo to już będziemy je po prostu likwidowani. Przerzucimy się na 400. Wymieniamy stare na nowe. No. Z mniejszego na większe. Przelejemy tak. Wodę. I te rybcie po prostu sobie pójdą już do odpowiednich warunków. Jak się dobiorą pary, to kilka lat one żyją dosyć długo. Także to są ryby długowieczne, duże rosną. Miejmy nadzieję, że z nami będziemy mogli o nich fajne rzeczy opowiedzieć, pokazywać. Są bardzo ciekawe te rybki, ich zachowania. Takie trochę połączenie, znaczy to są pielęgnice, nie wiem, ale takie trochę z pyszczakami podobieństwo jest, no bo przechowują tą ikrę w pysku. Nam się to bardzo podobało. Także te Artichronsy. Ogólnie nam się to podoba, nie? Ale też i zobacz, że one są takie dość fotogeniczne, bo one ładnie, są piękne, no. Ładnie się zatrzymują, stoją w jednym miejscu i można zrobić nieładne zdjęcia dzięki temu. Nie są takie szybkie i nie są takie bojaźliwe.
Tak, one już tam były momenty, że jak sobie siedzieliśmy przy nich, to pływały, już widziały, że się nie wykonują jakichś gwałtownych ruchów, to one sobie stały, grzebały w piachu. W nocy lubią sobie tam przegrzebywać to podłoże. Mają tam po prawej stronie właśnie tego żwirku takiego piaskowego. Dosyć dużo tam jest, teraz pokrzywa, to może tego nie widać, ale mają w czym pogrzebać. Ja w to miejsce rzucam im pokarm. Także one jak na razie sobie fajnie tutaj radzą. Mają dużo kryjówek za korzeniem, jednym, drugim. Także sobie tam śpią ładnie. Miejsca już sobie znalazły, bo w nocy trochę je podglądaliśmy, to śmiesznie, jak się najedzą, to też odpoczywają, bo tak już się uspokoiły, to już tak sobie potrafią poleżeć fajnie. No, bardzo fajne stworzonka, bardzo fajne. Może nie tak jak bocja, ale odpoczywają. Tak, tak, na bardzo małej powierzchni kładą się na brzuchu i falują płetwami pomału. Tak. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. No i mam nadzieję, że będziemy mieli o czym później pokazywać i opowiadać, nie? Te dwa gatunki jak na razie zostaną. Nie będziemy tutaj więcej mieszali odmian tych ziemiojadów. Po prostu też nie chcemy robić nie wiadomo jakiego zagęszczenia. Zresztą też w zależności co będzie w akwatropikanie, nie? No bo jak nam teraz akwatropikana zrobi niespodzianki i coś przywiezie fajnego. Tak, jeszcze właśnie z tych ziemiojadów mi się bardzo winę Milleri. Chyba tak, jeżeli nazwy tej odmiany nie mylę, to też były piękne. No ale na razie zaczniemy z nimi. Nie chcę za dużo tych ryb kupić na początek, bo znowu przerybię albo przekombinuję. Zaczniemy pomalutku, nie? To i tak będzie dosyć dużo. 10 ziemiojadów, może 6, 8 paletek, to na 400 to będzie to maks. Wystarczająco, nie? Tak, tak, no też nie będziemy aż tak szaleli. W każdym razie, no, jesteśmy już praktycznie gotowi. Wszystko mamy, filtry dojrzałe. Najważniejsze to są ryby. No ryby mamy, tutaj już jest właściwie ich tyle, że one sobie tutaj znalazły miejsce. Filtry już właściwie się, można powiedzieć, niebawem też dojrzeją. I będziemy się przerzucać. To gotowi. Tak. No. Tak chcieliśmy wam właśnie zrobić pożegnanie z setką, pokazać ziemiojady, geofagusy, akaryichtysy. Jeszcze te nazwy muszę wbić sobie do głowy, bo to geofagus to już mi tak siedzi trochę. Altiflons już tak łatwiej, ale jeszcze akaryichtys, hekeli to... Jeszcze tak ciężko przychodzi, jeszcze ciężko, nie? Tak. To są jeszcze takie łamańce językowe. Trochę. Ziemiojady, ziemki, będziemy na nie sobie tam mówili. Różnice w tych odmianach już widać. Później będzie jeszcze bardziej widać. One w tych hekeli pięknie górna płetwa się... Wąsy takie mają czerwone, nie? Mhm. Także one zaczną nabierać kolorków, kształtów. Już się zaczynają fajnie mienić. No i będziemy... jakby te rybki polecali wszystkim, no bo są świetne, są piękne, fajne, łatwe w miarę w utrzymaniu chyba. Ale jak widać się wstydzą. Wstydzą się, no już pojadły, teraz się schowały, tak, jak zgasimy światło, to znowu wypłyną, także one sobie tak takie ławicowo trochę. Tak, no takie ciekawe są te rybcie. Jest cała gromada ich i po prostu się trzymają razem. Szeryf powiedział do domu i się schowały. Tak, tak. Jest rybka przewodząca i u hekeli, i u artifronsów, także widać, że wybrały sobie wodza. My jeszcze tam trochę zauważyliśmy, ale jeszcze one nie są na tyle charakterystyczne. Jak będą większe, to łatwiej je rozpoznamy. Na razie pirata rozpoznaliśmy, bo ma z tym oczkiem, jest charakterystyczny, nie? Ma to tak. Oczko takie ciekawe. Tak, ciekawe to oczko jest. Trzeba będzie mu zrobić zdjęcie tego oczka i zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. On widzi na to oko, bo on... jak był tym bokiem do nas odwrócony, to widzi tym okiem, także to oko ma sprawne, tylko ma mniejszą źrenicę, także rybka z odłowu, z rzeki, z Amazonii. Tak. Takie też rybki mają swój urok. No tak, no Niuni się spodobał, chciała pirata, ma pirata, ma rybkę swoją. Dziękujemy za obejrzenie, komentujcie, oglądajcie, my będziemy wam w ziemiojady pokazywali później z paletkami, także niebawem filmik. Tak, o jedzeniu. Przygotujemy dla nich jakieś jedzenie. Przygotujemy, coś pokażemy.
ciekawego. To, co żeśmy tam wyczytali, że i paletki, i ziemiojady lubią, to coś zrobimy własnego. Mhm. To jak na razie to żegnamy się z setką tak. I przywitamy się niebawem z 400. No. O, będzie ciekawie. Tak jest. Dziękujemy za oglądanie, za subskrypcję. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Na razie. Cześć.